temat związany z Kościołem. Ja postaram się zawrzeć to wszystko w takiej bryle i myślę, że to się uda. Musimy coś narysować. To jest 16 rozdział Ewangelii Mateusza. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, od 13 do 23 wersetu. A gdy Jezus przez okolice Cezarei Filipowej wydał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Może gdy jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając Szymon Piotr, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł: błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej obwodze zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą. I dam ci klucze Królestwa Niebios, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. Wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, Szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Chciałbym, żebyśmy na tym oparli pewną podstawową definicję Kościoła. A więc widzimy przede wszystkim, co definiuje Kościół. Przede wszystkim definiuje Kościół rozpoznanie Jezusa jako Mesjasza. To definiuje Kościół. Widzimy tutaj Piotra, który rozpoznaje Jezusa jako Mesjasza. I teraz zobaczcie, przez to się musi przebić Piotr. Bo my wiemy, że to nie na Piotrze jest zbudowany Kościół, nie na osobie Piotra, ale na objawieniu, które miał Piotr. Ta opoka, tam jest taka gra słów grecka, Petra i Petros. I ten Piotr, bo on ma na imię Szymon w ogóle. Szymon to jest taka postać chwiejna. To jest takie imię kogoś, kto był chwiejny, kto był wpływowy, ulegał wpływom różnego rodzaju, ulegał wpływom tego świata. Najbardziej takie te słowo Szymon to jest podobne do jakiejś szmatki, która wisi na wietrze i wieje tak, jak wiatr wieje. To znaczy, ona jest w tą stronę, co wiatr wieje. Wiatr w prawo, szmatka w prawo. Wiatr w lewo, szmatka w lewo. To był Szymon. No i teraz on mu zmienia imię. W ogóle Jezus imiona zmienia, zauważyliście to. I dlaczego on mu zmienia imię? Bardzo ważne było wyznanie, bo oczywiście to miało prorocze znaczenie, co Jezus mówił też, ale to było bardzo ważne wyznanie. Jezus nie chciał, żeby on się więcej nazywał tym Piotrem, tym Szymonem. On chciał dać mu na imię Piotr i mówi: ty będziesz Piotr. Kiedy Piotr otrzymuje objawienie, to mówi: ty będziesz Piotr, czyli ty będziesz Petros. I na tej Petra zbuduje Kościół mój, czyli na tym objawieniu, bo to objawienie to jest ten odłamek skały. To słowo Petros oznacza skałę. Słowo Petra to jest odłamek skały. I to jest taka fajna gra słów. Tu będziesz Petros, a na tej Petra zbuduje Kościół mój. Zbuduje ją na Petra, naszym. Na tym objawieniu, które miałeś. Na objawieniu o tym, że ja jestem Mesjaszem. Więc co definiuje Kościół? Kościół to jest zgrupowanie ludzi, którzy rozpoznali Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Inni ludzie Kościołem nie są. Tak? I teraz zobaczmy, przez co przebija się objawienie Piotra. Przede wszystkim przez, inaczej, zanim dochodzi do objawienia Piotra, Jezus zadaje pytanie swoim uczniom: za kogo ludzie mnie uważają? I teraz chcę, żebyście zobaczyli, że jedni uważają go za Jeremiasza, inni za tego, inni za tego. I teraz te wszystkie rzeczy mają znaczenie. Przede wszystkim, zanim przychodzi objawienie Piotrowe, to uczniowie Jezusa przebijają się przez co? Przez samo usprawiedliwienie na przykład. Przez system samo usprawiedliwienia. Bo zobaczcie, za kogo ludzie mnie uważają? Jedni mówią: za Jana Chrzciciela. Kim jest Jan Chrzciciel? Jan Chrzciciel to jest symbol samo usprawiedliwienia. Ponieważ on na przykład mówi, Jan Chrzciciel, taką rzecz, że chrzci w Jordanie, prawda? I mówi tak, że obmywajcie się z grzechów waszych, i od razu nawołuje ich do uczynków różnych. Zauważyliście to? Czyńcie dobrze, mówi, czyli
Jan Chrzciciel, w ogóle wiecie, że Jan Chrzciciel to nie jest część Nowego Przymierza. Jan Chrzciciel to jest Stare Przymierze. Jan Chrzciciel to jest Stare Przymierze. To jest w ogóle, to jest, wiesz, to jest, to baptysta. W ogóle wiesz. No tak, John Baptist. Przecież to od niego jest w ogóle, ci baptyści się wzięli, nie? Przecież ta mentalność baptystyczna jest bardzo daleka w ogóle od głębi Nowego Przymierza. Oczywiście tam istnieje Nowe Przymierze u baptystów w ten sposób, że ludzie się rodzą z Bożego Ducha, bo się rodzą z Bożego Ducha, tylko ich dalsze życie, tak, jest w większości przypadków zaprzeczeniem Nowego Przymierza. Czyli nie korzystamy z wielkości nieba. Czyli co robił Johnny Baptist, Jan Chrzciciel? No nie korzystał z wielkości nieba, rozumiecie? To tego nie robił. On bazował na samym usprawiedliwieniu. Uczynki były ważne, a więc zobaczcie, zanim dochodzi objawienie Piotrowe, to przez całą grupę apostołów przewala się taka mentalność, bo że Jezus, no to on Jezusowi to chodzi o to, żeby to przyczynić, prawda? Inni mówią za Jeremiasza, prawda? Tutaj mamy Eliasza. Eliasz to jest symbol mentalności poznania Boga jedynie na podstawie widzialnych zachowań. To jest Eliasz. To jest symbol Eliasz, to jest ten, który czynił cuda, ten, gdzie Bóg był znany z tego, że jest widzialny. Prawda? A więc apostołowie przechodzili przez taką mentalność, że Jezus tutaj będzie propagował teraz uczynkowość. Albo że Jezus będzie teraz czynił znaki i cuda i na tej podstawie będziemy budować Królestwo Izraela. Dalej mamy, kogo mamy dalej? Mamy dalej Jeremiasza. Jeremiasz to jest symbol religijnego obrazu Boga sędziego. Przecież Jeremiasz też krzyczy o tym Bogu sędzi. Bóg was pozabija wszystkich tutaj po dusi, jak nie będziecie w ogóle szli za nim, wiecie. Więc widzimy, że też apostołowie mają mentalność, że Jezus, tak, to jest w ogóle, jest Bogiem, ale jakim Bogiem? Bogiem sędzią w ogóle, że on sądzi, tak? Czyli mamy samo usprawiedliwienie, mamy w ogóle mentalność widzialnych rzeczy. Mamy mentalność Boga sędziego. Wiecie, zobaczcie, jak to się, że to objawienie Piotrowe, to ono się przebija przez to wszystko, tak? Kogo tu mamy dalej? Jeremiasza, albo jednego z proroków, czyli cały system duchowego pośrednictwa. Czyli ten system proroków, to są ci pośrednicy duchowi. Więc Piotr, te objawienie, on łapie w opresji jakieś. Zobaczcie, wokół nas jest pełno zwiedzenia związanego z Jezusem. Spytaj się ludzi na ulicy. Spytaj się ludzi na ulicy, o co chodzi z tym chrześcijaństwem. Wiesz, co ci powiedzą? Jedna część ci powie, no chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem. Tak? Zwiedzenie janowe. Rozumiesz? Zwiedzenie janowe. Johnny Baptist. Tak? Zobacz. Innych zapytasz, o co chodzi z tym chrześcijaństwem? No, żeby tak Bóg działał w moim życiu mocno. Zwiedzenie Eliaszowe. Rozumiesz? Innych zapytasz, o co chodzi z tym Bogiem? No Bóg to za dobre wynagradza za złe karze. No zwiedzenie Jeremiaszowe. Rozumiesz, jak to wygląda? Innych zapytasz, o co chodzi z tym Bogiem? Oni mówią, no chodzi o to, żeby w kościele być, no iść do spowiedzi. Zwiedzenie całego systemu proroczego Starego Testamentu, że potrzebujemy pośrednika. W ogóle czym jest kleryk? To pośrednicy nasi. Ksiądz mnie wyspowiada. Ksiądz mnie rozgrzeszy. Ksiądz mi da Jezusika w opłatku. Ksiądz mnie poklepie, popłuci, będzie wszystko. Wyszedł do nieba. Tak? Poszło, bo ksiądz powiedział. Zwiedzenie całego ruchu proroczego Starego Testamentu. I teraz Piotr przebija się przez to wszystko. Czyli ten Piotr nie ma łatwo. Czyli on szuka, w ogóle ten Szymon jeszcze, on szuka tego Boga i ten Szymon mówi, kurczę, ale to jeszcze coś innego chyba musi być z tym Jezusem. Coś w ogóle nie tu pachnie inaczej w ogóle, wiesz. I chodź za tym Jezusem, tak, 3 lata i w ogóle otwiera się na coś większego, tak. Na co się otwiera? Na Mesjasza. Że to jest Jezus. Niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Piotr w tym objawieniu odnajduje łaskę. Piotr w tym objawieniu odnajduje zastępczą ofiarę. I wiecie, co mówi Jezus? Nie ciało i krew ci to objawiły. Szymon, w ogóle naturalnie w życiu byś na to nie wpadł. Naturalnie byłeś pod zwiedzeniem janowym, eliaszowym, jeremiaszowym i całokształtnym proroczym. Rozumiecie? Tak jakby 4 bramy przebił głową.
ogóle wiesz. Czworaka siła demoniczna w ogóle wiesz, nie? Ona panuje cały czas. I teraz kim jest Kościół? Kościół to są Piotrowie. To Piotrowie, którzy się przebili przez ten cały syf. Okay? My się przebiliśmy. Wiecie o co chodzi? Złapaliśmy objawienie. My objawienie złapaliśmy. I chcę wam powiedzieć, że to wcale nie jest proste. To objawienie złapać w tym całym świecie. Z każdej strony bombardują nas te cztery formy demoniczne. Janowa, Eliaszowa, Jeremiaszowa i proroctwa Starego Testamentu. Tak. Cały czas nas bombarduje, czyli forma pośrednicza. Teraz Jezus mówi tak. I na tym objawieniu zbuduje Kościół mój. Te słowo Kościół mój oznacza zawołanie po imieniu, zgromadzenie moje. Czyli Kościół to są ludzie, którzy narodzili się z Bożego Ducha, zostali wezwani i usłyszeli głos. Wiecie, do czego prowadzimy ludzi? Do spotkania z Jezusem zawsze. Nigdy nie ciągniemy ich, tak? W inny sposób, tylko do spotkania z Jezusem. Bo inaczej nie będą Kościołem. Po prostu. Kościół to ludzie wywołani imiennie przez Boga z ciemności. To ludzie, którzy weszli do światłości, którzy wyszli ze śmierci i weszli do życia. Jesteśmy nieśmiertelni. Jesteśmy Kościołem. Jesteśmy ludźmi światła. Nie ma w nas w ogóle ciemności. W Kościele nie ma ciemności. Ciemność jest wnoszona przez system zewnętrzny. Ale w ludziach narodzonych w Bożego Ducha nie ma ciemności. Nie ma ciemności. Kościół to zgromadzenie wokół Jezusa, zgromadzenie odrodzonych duchów ludzi. To zgromadzenie. Jezus jest ich jedynym centrum zainteresowania. Posłuchaj, co definiuje Kościół. To, że Jezus jest jedynym centrum zainteresowania. Kościół nie ma innych zainteresowań. Kościół nie jest zorientowany politycznie, społecznie. Rozumiecie, że ja mówię? To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Kościół to są ludzie, którzy mają w centrum każdej dziedziny swojego życia Jezusa. To są ludzie tacy. I werset 17 mówi, że ty jesteś szczęśliwy. Jakby tu przetłumaczyli błogosławiony. Tam jest takie greckie słowo makar. Makar. Mówi Piotrze, znaczy Szymonie, ty jesteś makar. I ten makar to jest szczęściarz. W ogóle tak się to tłumaczy. Mówi, ty jesteś szczęściarz. Mówi Szymonie, jesteś szczęściarzem, że się przebiłeś przez ten cały syf. I złapałeś to objawienie o łasce. Złapałeś to objawienie o miłosierdziu. Złapałeś mnie jako Jezusa, Chrystusa. Czy w ogóle załapałeś, Piotrze. Zobaczcie, i tu jest napisane, że to nie ciało i krew. Nie ciało i krew, czyli nie doszedłeś do tego na pułapie intelektualnym. Nie można do Jezusa dojść na pułapie intelektualnym, rozumiecie? Wiecie, co robią kościoły? Robią różnego rodzaju zagrywki, żeby ludzi ściągnąć. Jest znana na przykład taka formacja, forma organizacyjna jak labirynt. W tym labiryncie się chodzi i tam jesteś przekonywany intelektualnie, że Jezus jest Mesjaszem. I wychodzisz na końcu i tam trzeba być debilem, trzeba mózg mieć, żeby Jezusowi się ściągnął. Tylko to jest intelektualne. Bo to jest doprowadzenie intelektualne ludzi, a Jezus mówi, nie ciało i krew ci to objawiły. A więc posłuchajcie, nie przekonamy nikogo do Jezusa. W ogóle uwolnijcie się od tego. Nie przekonujcie nikogo do Jezusa. Bądźcie wolni w tym. Ponieważ nie ciało i krew to objawiały. Rozumiecie? To w ogóle objawienie z nieba. A więc nie przekonujemy, żeby główkować. Bo jak. Bo ty możesz przekonać kogoś, żeby intelektualnie zrozumiał to, co ty mówisz. Ty możesz przekonać. Tylko po co? Stworzysz hybrydę! To nie będzie żadne nowe narodzenie. Co robisz? Głosisz proste prawdy. I patrzysz, czy wpadną, czy nie wpadną. Jak nie wpadną, to znaczy, że się nie otwiera. A jak wpadną, to masz brata albo siostrę. Bez spinki. Manifestujesz cuda, manifestujesz znaki, dajesz przykład swoim życiem. Tak robił Jezus. Zobaczcie, co on robił. On chodził z tymi niewierzącymi w Niego, a
apostołami, posłuchajcie, rozumiecie mnie? To byli niewierzący apostołowie. Zobaczcie, on się pyta, kim ja jestem? Eliasz. Czujesz? Na przykład pyta, Tomasz mówi, może kim, wiesz może kim jestem? Mi się zdaje, że to Jeremiasz jesteś, to wstał z martwych. Oni takie zajawki mieli ci ludzie. Apostołowie pańscy! Rozumiecie, o czym ja mówię? Oni nie wierzyli w Jezusa jako Mesjasza. Dopiero Piotr złapał objawienie. Dopiero pierwsze objawienie przychodzi i to jest objawienie piotrowe. Dlatego Kościół katolicki wymyślił, że Piotr to pierwszy papież. Wymyślili, to na Piotrze, stolica Piotrowa, Srotrowa. Zrobili papieża z niego pierwszego. A to nie chodziło o Piotra, tylko o objawienie piotrowe. To jest wielka różnica między Petros a Petra, tak? No kurczę, Petros to jest on, Petra to ona, no przynajmniej tam rodzaj się różni, kurczę. Troszkę by załapali w ogóle, wiecie, światli ludzie. To nie chodziło o Piotra, to chodziło o objawienie Piotra. To na tym objawieniu zbuduje Kościół mój. I on mówi, ty jesteś szczęściarz. Kościół to są ludzie szczęśliwi, bez względu na okoliczności, zdarzenia, zjawiska. Ja chcę, żebyście odkrywali to w sobie. To w ogóle jesteś szczęściarzem, że jesteś Kościołem. Kurczę! I on teraz moje imię zmienia. Ty nie będziesz już Szymon. Dokładnie znowu Szymon. Ono, tak jak powiedziałem, to jest jakby szmatka na wietrze. I to jest jeszcze głębsza formuła tego, to jest usłyszane. Bo to dokładnie jest takie słowo Szymon, znaczy usłyszane, zasłyszane. Czyli jest coś takiego, że przechodzisz sobie, jakaś tam informacja biegła, jak tam usłyszałeś, ale to jest nieważne. Szymon to była taka nieważna informacja. To było takie coś nieważnego. Szymon generalnie był nieważny. To był nieważny. Tak se żył, ale niby nie żył, nie? Znacie o co chodzi. Tacy, na przykład są tacy ludzie, podobnie zupełnie do nikogo. Rozumiecie, co mówię? Czasami są ludzie, na których spojrzysz i, tego człowieka zapamiętasz, tak? A są tacy ludzie, że niby mieszkają obok ciebie, ale kurczę, jakoś ci nie zapadają w pamięci. Są jacyś, albo jakiś film na przykład. I są takie filmy, co obejrzy ten film, ci do końca życia zostanie w pamięci. A są takie filmy, że ty w ogóle nie pamiętasz, że go oglądałeś, bo to takie było mało znaczące. Taki był Szymon właśnie. To taka teoria, bo Szymon to była teoria. Taka teoria. Teorie w ogóle nie dotykamy tej teorii. Nie wiemy, o co chodzi dokładnie. Niby wiemy, ale to jest takie niedotykane. To był Szymon. I Jezus mówi, ale teraz ty będziesz Piotr. Ty będziesz ktoś twardy. Ty będziesz ktoś konkretny. To będzie dla ciebie takie mocne teraz. I taki jesteś w duchu. Ja chcę, żebyś to zobaczył. To są ludzie w duchu. Konkretni ludzie w duchu. Konkretni ludzie. To jest Kościół. 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 To nie są Szymonowie. Kościół to nie teoria. Kościół to praktyka. Rozumiecie? Kościół to praktyka. To Piotrowie. Kościół to praktycy, a nie teoretycy. Kościół to nie jest poprawnie zorientowana teologicznie grupa ludzi. To nie jest Kościół, tak? Kościół to są ludzie, którzy chodzą w objawieniu Mesjasza w sposób praktyczny. To jest to w ogóle. Oczywiście to się wszystko rozwija, do tego się dorasta, tak? Ale sam początek powoduje, że następuje jakiś twardy czpień wbudowany w ciebie. Coś stałego, coś mocnego, coś niepodważalnego. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest Kościół. Uczmy się też rozróżniać te rzeczy. Czymś innym jest rozwój, a czymś innym jest ten pierwotyp Piotrowy, który wpadł w ciebie podczas objawienia. Ludzie, jak ja się narodziłem z Bożego Ducha, to mimo tych opresji, mimo wszystkiego wokół mnie, nikt nie był w stanie wyciągnąć już w ogóle koniami z tego miejsca, w którym jestem. Nikt! Ja mogłem błądzić, upadać, robić różne rzeczy, ale człowieku, ja wstawałem rano, ja wiedziałem, że we mnie mieszka Chrystus. Człowiek. Ja mogłem upaść dzisiaj, nie wiem ile razy, ja stanąłem przed lustrem, patrzyłem na siebie, ja wiedziałem, że jestem Piotr. I wszystko wokół wskazywało na to, że tam nie jest. I diabeł mnie oszukiwał. Rozumiecie? I tłumaczył mi w ogóle, jak cię leciu na wiedzę, to jest w ogóle nieprawda. Tam człowieku, tam się zobacz, nic się nie wydarzyło, dalej masz ciągoty, jakie miałeś. Dalej się tam rzeczy po głowie chodzą złe, dalej się zachowujesz tak, a nie inaczej, a ja wiedziałem, że ja jestem Piotr już, tak? Że ja nie jestem teoretyk żaden, że ja już nie jestem jakiś teoretyczny chrześcijanin polski, rozumiesz? Że nie jestem żadnym nominalnym chrześcijaninem, ja wiedziałem, że ja jestem Chrystusowcem. Jeszcze nie umiałem tego tak nazwać jak dzisiaj, ale ja to wiedziałem.
To było mocne. Tak jak Piotr, jak skała. Rozumiesz, jakaś skała we mnie zaistniała. W ogóle to jest Kościół. To z takich ludzi się składa Kościół. Dlatego ja podważam wielokrotnie ludzkie zbawienie. Rozumiesz? Ja się przyglądam na życie ludzi. Ja mówię, ty w ogóle masz jakiś w ogóle, ty masz jakiś sztywny pal w środku. W ogóle jak masz jakiś sztywny pal, masz kręgosłup duchowy, bo cię przyglądam się tyle lat na ciebie, w ogóle jesteś jakiś taki, w ogóle wiesz. Tam cię kopną, zostajesz. Tak. Mówię, co człowieku, no nie mów mi, że tam Chrystus siedzi w środku, no. No to rozumiesz? Bo to jest jakieś w ogóle... Nie masz... Wiecie, czym jest człowiek narodzony w Bożego Ducha? Jest w tym człowieku jakaś siła wewnętrzna. Jeszcze raz mówię, możesz upadać, możesz mieć problemy, różne rzeczy, ale ty wiesz, że jesteś zbawiony i koniec. Nie wiesz, jak to nazwać, możesz mieć jakieś różnego rodzaju wątpliwości, takie natury zewnętrzne, tak? Ale w środku wiesz, że wiesz. Mój znajomy teraz pastor opowiada mi takie świadectwo, że był kiedyś w takim zaproszony w Niemczech do kościoła, gdzie byli sami psychicznie chorzy. Bo to był kościół w szpitalu psychiatrycznym. Słuchajcie, on tam zszedł, normalnie przyszli elegancko, brani psychicznie chorzy człowiek. Przecież jak opowiadam, to on mówi, człowieku, wychodzę głosić, sala ludzi. Jeszcze wyglądają psychicznie chorzy, żonka. I on człowieku mówi, z przodu siedzi człowiek. I tak przewraca kartki. W pierwszej ławce. Tak przewraca. A on siedzi kobieta, proszę ciebie, i tak zapy. On mówi, ona tak zapyta. Mówi, człowieku, myślałem, że nie rozumiesz, czujesz klimat. I mówi, Boże, co mam tu w ogóle robić? Jak mam głosić do tych ludzi w ogóle? Okazuje się, że słuchajcie, po spotkaniu podchodzi ten gość do niego, tutaj trochę się na ulecie, taki wziął przegięty. Podchodzi do niego i mówi do niego, pastorze. W ogóle normalnym, spokojnym głosem, to tak też przepadło mnie. Mówi, pastorze, mam taką sprawę. I tak do końca nie jestem pewny swojego zbawienia, czy zechciałbym to wyjaśnić. Wiesz, normalny w ogóle, wiesz, w duchu zbawiony człowiek, wiesz o co chodzi? Psychika pogięta, choroba psychiczna. Rozumiesz? My często, też zupełnie na marginesie w tej chwili mówimy, często wszystkie choroby psychiczne podciągamy pod demoniczne siły, to jest w ogóle nieprawda. Część chorób psychicznych jest natury demonicznej, a część nie jest, bo to jest uszczerbek mózgu. Tak jak masz uszczerbek w ręce, w nodze, w mięśniu, w czymś, tak masz w mózgu. Jak komuś przestało pracować kawałek mózgu, rozumiesz, tak? To ten człowiek się zachowuje nienormalnie, bo to jest mózg. Jak oko komuś przestaje pracować, no to oko mu się stało. To jest ślepy na jedno oko, czy tam rękę ma, rozumiesz, jak, no to widać, nie? Ale reszta człowieka normalna. Ale jak w mózgu przestaje coś pracować, tak? A to jest najbardziej delikatna część człowieka. Wystarczy zerwanie jakiegoś elementu w środku, tak? I człowiek staje się nienormalny. I tam w ogóle demonów nie ma. Bo ja nieraz miałem już takie przypadki, że się modliłem o ludzi, chciałem wypędzać demona, to święty mówi, nie wypędzać demonu żadnym. Każ, żeby mu nerwy się zrobiły w mózgu. Rozumiesz? Albo od narkotyków mieli ludzie po prostu ugotowane fragmenty mózgu. Białko się z waszego w mózgu człowieku i nie działało kawałek, znaczy kory mózgowej. I on się zachował jak zdemonizowany, on nie był zdemonizowany. Ja się modliłem wtedy o naprawę mózgu, to w ogóle było uzdrowienie, a nie uwolnienie. I to okazało się, że tam siedzieli ludzie, byli ludzie narodzeni z Bożego Ducha, tak? I ten pastor mówi, mówię, rozmawiałem z człowiekiem, wiedziałem, mówię, kurczę, zbawiony człowiek. To się usiadłem z nim, mówię, rozumiesz, Bóg, no Bóg nie jest. Kurczę. Wiecie, ja chcę, żebyście zrozumieli to. To o to chodzi w ogóle z kwintesencją w ogóle Kościoła. Zawężmy to w sobie. Kościół to nie jest ta cała wielka masa. Tylko ci, którzy się przebili, jak Piotr, którzy mają tego ducha Piotrowego, tak? Którzy mają odrodzonego ducha, w których mieszka Chrystus przez to. Kościół to są zwycięzcy. Przecież 18 werset mówi, i ja zbuduję Kościół swój i bramy piekielnego nie przemogą. Kościół to są zwycięzcy, panujący nad grzechem, starą naturą, ciałem, światem i religią. Rozumiecie? To są zwycięzcy. Chcę, żebyście to widzieli, bo to jest kwintesencja Kościoła. Nie ma Kościoła niezwycięskiego.
Zbuduję kościół mój i bramy piekielnego co? Nie przemogą! A dzisiaj ludzie mówią, diabeł taki silny jest! Zaatakował mnie diabeł! Ależ to straszna rzecz! Diabeł nie przemoże twojego życia! Nigdy! Nie przemoże! Kościół dalej to jest ramię Boga! Pośrednik, źródło informacji, sędzia i czciciel. To definiuje Kościół. Pośrednik, źródło informacji, sędzia, czciciel. To my. Tak? Czym się zajmuje Kościół? Tym, że my pośredniczymy w prawdzie. My niesiemy prawdę. Jesteśmy pośrednikami prawdy. Rozumiecie? Niesiemy prawdę. Po drugie, jesteśmy źródłem informacji. Jakiej? Niebiańskiej. Tak? To nie my szukamy informacji w świecie, tylko świat ma szukać informacji u nas. To my wiemy, co w trawie piszczy. To my wiemy. Po trzecie, to są sędziowie, czyli wykonawcy Bożych wyroków. Jesteśmy sędziami na tej ziemi. Jest napisane, czyż nie wiecie, że bogami jesteście i tam jest użyte słowo Elohim. Czyli bogami sędziami. Sądźcie, sądźcie, sądźcie. Kogo sądźcie? Diabła sądźcie. Demoniczne siły sądźcie. Nie po to, my nie jesteśmy po to, żeby ludzi sądzić. Ludzi niech Bóg se sądzi. Tak? Ale jesteśmy Elohim, sędziami i czcicielami. Tak? Jesteśmy głównym decydentem na ziemi. Kościół to fundament dla każdego elementu działania naszego życia. Jesteśmy zorientowani na Kościół. Żyjemy w Kościele. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli. My żyjemy w Kościele. Nie przychodzimy do Kościoła. Nie spotykamy się. My jesteśmy Kościołem notorycznym. Co jest centrum naszego życia? Centrum naszego życia jest wymiana krzyżowa. Centrum życia Kościoła to jest krzyż. Nigdy żadne działania społeczne. Nigdy jakieś w ogóle odczucia. Krzyż. Krzyż. Kościół to jest, w centrum Kościoła jest krzyż. Wymiana krzyżowa. I teraz zobaczmy. Jak wyglądają główne opresje uwolnione przeciwko prawdziwemu Kościołowi. Po pierwsze, to jest szereg działań wymierzonych przeciwko objawieniu wymiany krzyżowej. Główny atak na Kościół, tak, to jest uderzenie w wymianę krzyżową. Pamiętajcie, że tym diabeł przede wszystkim atakuje Kościół. Że to, co się wydarzyło na krzyżu, tak, to nie jest pełne dla nas. Wszystko, co jest przeciwko wymianie krzyżowej. Wszystko. Dam wam przykład. Jest napisane, że w ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie. I koniec. Tak? Wymiana krzyżowa. Tak? Jezus stał się chory, żebyśmy mogli być zdrowi. I teraz powstaje jakiś ruch i ten ruch mówi, ale tu jest jeszcze to, ale tu jest jeszcze to, ale tu jest jeszcze to. Powiem ci coś, nie ma nic. Jest wymiana krzyżowa i wiara w wymianę krzyżową. I nic więcej. Chrystus został odrzucony, abyś był zaakceptowany w rodzinie Bożej. Amen? Amen. Masz pełną akceptację Ojca, tak? Ale powstaje jakiś ruch i mówi, ale jeszcze musisz być taki, ale jeszcze potrzeba ci ludzi, przecież cię ludzie muszą lubić. Jak cię ludzie nie będą lubić, nie będą cię szanować, to ty nie będziesz pełen. No ty przecież musisz mieć takich, którzy cię będą jednak akceptować. Rozumiesz, o co chodzi? Zobacz, to są wszystko rzeczy antychrystyczne. A zobacz, jakie ładne. Przecież tak to pięknie pachnie humanizmem. Zauważyliście to? Ale wiesz, skąd masz akceptację? Z krzyża. Akceptacja jest z krzyża. Nie od męża, nie od żony, nie od dzieci, nie od przyjaciół, nie od sąsiadów, nie od braci i sióstr. Skąd jest akceptacja? Z krzyża. Wszystko, co uderza w krzyż, jest opresją na Kościół. Zobaczcie, to jest główna opresja na Kościół. Zobaczcie, widzimy tutaj Piotra, który rozpoznaje Chrystusa, lecz gorszy się krzyżem. Zauważacie to? On mówi, ok, jesteś Mesjaszem, tak? Ale nie idź na krzyż. Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Co robi Jezus? Milcz, diabeł. Piotr występuje przeciwko krzyżowi. Zauważyliście to?
Piotr się boi krzyża. Piotr się boi. Co robi Jezus? Natychmiast gromi diabła. Diabeł się boi wymiany krzyżowej. Diabeł się boi, że jak załapiemy wymianę krzyżową, to pójdziemy jak przecinaki. Ludzie, w ogóle łapiemy wymianę krzyżową, nie będziemy chorobni. Łapiemy wymianę krzyżową, będziemy mieć szmal. Łapiemy wymianę krzyżową, będziemy tak zaakceptowani, że nie będziemy potrzebowali, żeby ktoś na dzień dobry powiedział na pewno. Tak będziesz zaakceptowany, rozumiesz? Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że diabeł nie będzie mógł cię dotknąć. On się tego boi! Diabeł się boi krzyża! Diabeł się boi, że załapiesz krzyż! Że w ogóle załapiesz, o co chodzi na krzyżu! Dlatego zobacz, ten Piotr, który przed chwilą dopiero poznaje przez objawienie, że jest Mesjaszem, występuje przeciwko krzyżowi! Kto występuje najczęściej przeciwko krzyżowi? Bracia i siostry w Chrystusie. Piotrowie. Zauważyliście? Żaden z apostołów nie gada z Jezusem na ten temat, bo oni w ogóle nie mają objawienia, bo nie wiedzą nic. Ale Piotr wie. Ale kiedy słyszy o krzyżu, to go ciarki przechodzą. Tak się zachowują chrześcijanie, kiedy mówi się im o krzyżu. Ty mówisz do nich o wymianie krzyżowej, a oni mówią, zrób coś jeszcze dla mnie. Ja nic mam, nie mam nic dla ciebie poza krzyżem, przepraszam. To ja pojadę na jedną konferencję, niech tam położą na mnie ręce. Niech położą na ciebie ręce wszyscy. Tobie i tak to nie pomoże. Nie pomoże ci to. Bo krzyż jest dla ciebie dostępny dziś. Wymiana krzyżowa jest dziś tu dostępna. Nawet jeśli na chwilę, poprzez dar duchowy, odejdzie od ciebie choroba na chwilę, tak? To ona wróci. Bo bez krzyża nie utrzymasz zdrowia. Rozumiesz? Nie utrzyma się zdrowia bez krzyża. Bez wiary w wymianę krzyżową. Póki jasno definiuje te zwiedzenie. Wszystko, co ma związek z ludzkim porządkiem, to grzech. Zobaczcie, bo Jezus mówi tak. Precz szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Co jest grzechem? Wszystko, co ma związek z ludzkim porządkiem. W Kościele niszczące jest wszystko, co ma związek z ludzkim porządkiem. Wszystko! Kościół jest niszczony przez ludzki porządek rzeczy. Rozumiecie? Przez ludzki porządek. Wycofajmy krzyż, wprowadźmy ludzki porządek. Co zrobił Kościół katolicki? Wycofajmy krzyż, wprowadźmy co? Sakramenty i liturgię. Jest wycofany krzyż i w to miejsce wprowadzone są sakramenty i liturgia. Okazuje się, że mamy sakramenty. Czyli, że my nie potrzebujemy już nowego narodzenia, tylko wystarczy, że my zjemy opłatek. My nie potrzebujemy już głębokiej pokuty, tylko wystarczy, że zrobimy spowiedź. Zauważacie to zjawisko? Zastąpiono krzyż liturgią, tak? I sakramentami. Już nie potrzeba teraz, żebyśmy trwali, tak? W głębokiej formule uwielbienia, bo w 45 minut załatwimy wszystko. Tak? Powiedzmy kilka formuł liturgicznych, ok? I załatwimy temat. Ale Kościół protestancki nie różni się od tego niczym. Jest to inaczej ubrane, inaczej podane. Są zasady, są reguły, tak? Porządek ludzki jest wprowadzony. Porządek ludzki. Porządek ludzki. Kościół porusza się w parametrach nieba, czyli w naturze Boga. W każdej sferze ducha, duszy czy ciała. Wszelki humanizm, religia, ludzkie poglądy, ludzkie rozwiązania, ogólnie społecznie przyjęte normy, funkcjonowania tego świata są wrogie Bogu. To jest wszystko wrogie Bogu, rozumiecie? Wrogie Bogu. Cały porządek świata jest wrogi Bogu. Cały porządek świata. Nawet jeśli to jest dobry porządek świata. My możemy korzystać z porządku świata, ale nie możemy funkcjonować na podstawie porządku tego świata. Możesz skorzystać z jakiegoś porządku świata, tak? Ale porządek świata ciebie nie obowiązuje. Ciebie obowiązuje porządek Boga. Dam ci przykład. Porządek nieba i porządek ziemi.
Porządek nieba, miłość. Tak? Porządek ziemi, egocentryzm. Egocentryzm. Porządek nieba to jest miłość, czyli dawaj i nie spodziewaj się zwrotu. Tak? Kochaj i nie oczekuj, że ktoś pokocha ciebie. Tak? A egocentryzm co mówi? Ja jestem ważny. Kochaj mnie. Zadbaj o mnie. Widzicie, rozumiecie to? To są różnice. Dwa. Porządek nieba wiara, porządek ziemi zwątpienie. Bóg zawsze będzie cię pociągał do wiary. Świat zawsze do zwątpienia. Zawsze będzie poddawał wątpliwość w rzeczy. Dalej. Porządek nieba, odpuszczenie. Porządek ziemi, pamiętliwość. Zobacz. Porządek nieba to jest odpuszczenie. Coś się stało w małżeństwie, jakaś awanturka, tak? Posłuchaj. Znowu stoisz w miejscu wybrania rzeczy. Czy ty pójdziesz za porządkiem nieba, czy za porządkiem ziemi? Jeśli będziesz pamiętał, pójdziesz za porządkiem ziemi. Jeśli odpuścisz, pójdziesz za porządkiem nieba. Dalej. Niebo, porządek nieba, odwaga, porządek ziemi, lęk. Zobacz, jak to działa. Dalej. Porządek nieba, niepodważalna prawda. Porządek ziemi, relatywizm. Prawda jest relatywna na ziemi. Porządek ziemi to jest prawda relatywna. Prawdą jest dla mnie to, co mi odpowiada. Ale porządek nieba to jest prawda nadrzędna. Tak? I dalej. Porządek nieba, zależność od Boga. Porządek ziemi, zależność od człowieka. Wiecie, jak się nazywa zależność od Boga? Pokora. A wiecie, jak się nazywa zależność od człowieka? Pycha. Bo to jest samodzielność. Człowiek pyszny to człowiek, który polega na naturze. Tak? Człowiek pokorny to człowiek, który polega na nadprzyrodzoności. Teraz zobacz. Ewangelii Mateusza 1:18-25. Widzimy opis narodzenia Jezusa. I widzimy trzy funkcje Kościoła. Rodzi się Jezus. Czyli Kościół. Czym jest Kościół? Ciałem Chrystusa, tak? Nadprzyrodzonym zjawiskiem. Kościół to ludzie narodzeni z Bożego Ducha. I głównym przykładem narodzenia z Bożego Ducha jest narodzenie Jezusa z Marii Panny. Rodzi się Jezus. I przede wszystkim w czym się Jezus rodzi? W rodzinie, tak? Zauważyliście to, że Jezus rodzi się w rodzinie. To nie jest coś takiego, że Jezus powstał znikąd. Tylko była najpierw co? Rodzina, tak? Czyli Jezus rodzi się w rodzinie. A więc pierwsza, podstawowa funkcja Kościoła to rodzina. Kościół ma być rodziną. Rozumiecie? Kościół, który nie jest rodziną, nie jest Kościołem. Kościół to rodzina. I funkcjonują w niej zasady rodziny, a nie firmy, przedsiębiorstwa, konsorcjum czy czegoś innego. Rozumiecie? Wiecie, jaka jest różnica, jakie zasady panują w rodzinie w ogóle? W rodzinie w ogóle nie panuje prawo sprawiedliwości. Tylko prawo miłości. Bo prawo sprawiedliwości mówi, że każdemu dajemy tyle, na ile zasłużył lub ile wypracował. To jest prawo sprawiedliwości. Tak mówi socjologia. Tak? Natomiast co to jest prawo miłości? Prawo miłości polega na tym, że dajemy każdemu nie tyle, na ile zasłużył, tak? Tylko dajemy każdemu tyle, tak? Ile on jest wart w oczach Boga. A więc na przykład najsłabsi mają najwięcej w rodzinie. Zobaczyliście? Kto ma najwięcej w domu? Dzieci. Nie pracują, tak? Robią kupę bałaganu, dokuczają, ok? I jeszcze w konsekwencji okazuje się, że ty jako rodzic jesteś winny ich problemów.
i wylewają na ciebie pomyje, tak? Ja zawsze jak usługuję liderom, mówię tak, chcesz być liderem? Chcesz. Ja mówię, pamiętaj, pierwszą rzeczą, którą się zgodzić musisz, to jest to, że będą na ciebie twoi podwładni wylewać kukły pomyj. To się nazywa klasycznie atak na ojca. Podstawowym, jednym z podstawowych elementów ojca to jest to, żeby ojciec się zgodził, aby jego dzieci wylewały na niego swoje pomyje. Tak? Ja zawsze mówię do ludzi, ja jestem ojcem, wylej na mnie, nic mi nie będzie, nic mnie nie ruszy, bo ja jestem ojcem. W domu najwięcej dostają dzieci, a nam nie dają. A więc nie mamy tutaj żadnego prawa sprawiedliwości, to niesprawiedliwe. Nie pracują, dokuczają, męczą, a dostają najwięcej. Najwięcej uwagi, najwięcej wszystkiego. To jest co? Rodzina. I Kościół to rodzina. Kościół jest tak silny, jak najsłabszy ogniwo. Kościół jest tak silny, jak najsłabszy członek w Kościele. Rozumiecie? Taki silny jest Kościół. Dlatego dbałość, tak? Największą należy mieć o tych, którzy są najsłabsi w Kościele. Jeżeli ktoś jest w Kościele, tak? To tak silny będzie Kościół, jak ci ludzie, którzy są w Kościele. A więc jakie jest zadanie w ogóle przywództwa Kościoła, zupełnie na marginesie? Żeby wzmacniać wszystkich ludzi. A religia, wiesz o co robi? Religia wytwarza pewnego rodzaju enklawę, tak? I powstaje kasta jakaś. Zauważyliście? W kościołach są kasty i ta kasta to jest to coś, co jest ok, a reszta to jest ten plebs i ten plebs wypełnia resztę, ok? Tak nie działa to. To nie jest rodzina. Pamiętajcie, Kościół to rodzina. Po drugie, Kościół to objawienie z nieba. Jezus przychodzi z nieba. A więc Kościół to jest objawienie z nieba. Więc Kościół porusza się co? W nadprzyrodzonych parametrach myślowych. Kościół się nie porusza w tym, co czuje, tak? Dlatego w Kościele nie poruszamy się takim. Wiesz, ludzie się obrażają na przykład w Kościele. Ja się śmieję, ja mówię, obrażasz. Jak my się obrażasz? Nikt nie ma prawa się obrazić nigdy. Czy się obrazisz, czy w ogóle zamordujesz jednakowy grzech? Rozumiesz? Nie obrażamy się. Obrażanie jest naturą ziemi, nie naturą nieba. Po prostu. I po trzecie, Kościół to jest koło ratunkowe dla świata, czyli armia Boga. Czyli Kościół to jest rodzina, to jest objawienie z nieba w codziennym funkcjonowaniu i to jest armia Boga. Co mamy robić? Szerzyć Królestwo Boże. Więc każdy człowiek w Kościele jest powołany do tego, aby szerzyć Królestwo Boże. Nie ma w Kościele bezrobotnych ludzi. Jeden szerzy tak, drugi inaczej. Jeden na pierwszej linii frontu, inny pomocniczo. Jeden to jest apostoł, prorok, pastor, ewangelista, nauczyciel, inny gra w uwielbieniu, inny sprząta podłogę, inny jeszcze robi biznes, na to wszystko zarabia szmal, żeby to wszystko się trzymało. Rozumiesz? Tak funkcjonuje Kościół. Ten się zajmuje tym, tamtym i wszyscy, tak, w oczach Boga są równi. I to jest to. I to, czy ty jesteś pastorem, czy ty podłogę sprzątasz, to nie ma najmniejszego znaczenia, o ile ty funkcjonujesz w rodzinie, w objawieniu i rozumiesz, że robisz to jak dla Pana. Dlatego on powiedział, Paweł w pewnym momencie powiedział, że cokolwiek czynicie, czyńcie to jak dla Boga, tak? To tak to funkcjonuje w rodzinie, wiesz? Rodzina, armia, wiesz? Objawienie to jest Kościół. Jako rodzina Kościół się realizuje przede wszystkim w głębokiej, poszerzającej się relacji, tak? Z Bogiem i z innymi ludźmi. Głęboka i poszerzająca się relacja z Bogiem i z innymi ludźmi. Dlatego relacje w Kościele to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o przestrzeń ludzką. Tak? Nie ma Kościoła bez relacji, dlatego nie funkcjonuje Kościół inaczej jak Kościół lokalny. Ludzie mówią, jestem Kościołem, ja mówię, gdzie jesteś. Moje pierwsze, jak ja usługuję ludziom, moje pierwsze pytanie do ludzi to jest, w jakiej wspólnocie jesteś? Ale ja nie jestem w żadnej wspólnocie. Ja mówię, to po co do mnie dzwonisz? No bo chciałbym, ja słuchałem swoich nauczeń, ja mówię, dobrze, a jakich nauczeń słuchałeś? No takich, ja mówię, to ja ci teraz powiem, jakich jeszcze posłuchaj. To posłuchaj takich, w których mówię, że nie masz możliwości funkcjonowania bez kościoła lokalnego. Mówię, proszę do wspólnoty. Nie przed internetem siedzieć, kościół online teraz jest. Ja mówię, proszę, no to kościół online? No jak kościół online?
Kto tam ręce na ciebie położy? Myszkę sobie położysz na głowę? Człowieku, do ekranu się przytulisz? Myślę, że ty jesteś nienormalny? Co ty zrobisz? Kościół online, moi ludzie. Nie ma kościoła online. Jest kościół twarzą w twarz. Tak? Żyjemy ze sobą we wspólnocie. Tak funkcjonuje kościół, jako rodzina. Jesteśmy w relacjach z Bogiem, jesteśmy w relacjach ze sobą nawzajem. Ludzie się kochają, ludzie się interesują sobą, ludzie się docierają, ludzie wchodzą ze swoimi słabościami do swojego życia nawzajem. Rozumiecie? Ze słabościami. Do kościoła się nie przychodzi, żeby przykozaczyć, tylko żeby porządzić. Tylko po to, żeby wyłożyć swoje słabości przed innych ludzi i przyjmować Chrystusa przez innych ludzi do swojego życia. Tak się żyje. Tak jak w rodzinie. Tak? W rodzinie jak dziecko upada, to wtedy się leci do dziecka i się podnosi dziecko. Rozumiecie? To nie ma tak, leż i zdychaj. Tak? Się leci do dziecka, się podnosi dziecko. Ale żeby tak żyć, trzeba żyć w relacji. Poświęcać się sobie, strzec siebie nawzajem, budować rzeczy. Zobaczcie, rodzina. Proszę, złapcie to objawienie. Nie uciekajcie od tego. Dbajcie o to. Tu nie ma czegoś takiego, że w ogóle rodzina to jest absolutna podstawa kościoła. Następnie jako objawienie. Najpierw indywidualne, potem wspólnotowe. Zawsze pierwsze jest objawienie twoje, a potem dopiero wspólnotowe w kościele. Czyli nie ma czegoś takiego jak odgórna wizja kościoła najpierw. Ja się śmieję z tych kościołów, że to głupoty robią. U nas mamy taką wizję. A wy jaką macie? Mamy wizję, żeby karmić ubogich. Mówię, weź ją przez to, naprawdę. Nie ma wizji takiej. Wiecie? Wiecie, co ja robię? Ja się non-stop spotykam z ludźmi. U nas tam w Warszawie na przykład. Non-stop spotykamy się z ludźmi, z Agatą. Mamy dni wyznaczone, kiedy mamy spotkania z ludźmi. I wiecie, mnie interesują objawienia ludzi, wiecie? Wiesz, jedny się terapeutyzuje i z innymi się rozmawia, z jednych się robi z innymi to, z drugimi tamto. Generalnie interesują mnie, czego ludzie chcą, wiesz? Bo Kościół to jest zbiorowisko różnej wizji. Czyli wizja kościoła odgórna, ona zawsze jest druga, bo pierwsza rzecz to jest rozpoznanie przez przywództwo indywidualnych wizji i pchanie ludzi w realizację tych wizji. To jest bardzo ważne. Liderzy w kościele muszą cały czas przyglądać się, czego ludzie pragną. Cały czas, czego pragną i pchać ich w to miejsce. A nie mówić, to trzeba zrobić. Tak, pewne rzeczy trzeba zrobić. Tak? I tu nie ma dwóch zdań. Fajnie, jeden człowiek u nas w kościele świeży taki przyszedł kiedyś i modlił się i mówi, Boże, co mam robić w kościele? I Duch Święty do niego powiedział tak, czy to jest twój dom? Tak. To co byś zrobił najpierw w domu? On mówi, no, śmieci bym zaczął wynosić. To wynoś śmieci. Od tego dnia ten człowiek zaczął wynosić śmieci. Zajął się śmieciami. Zajął się tym, co trzeba zrobić. Tak? Niekoniecznie jego powołaniem jest wynoszenie śmieci. Ja nie znam tego powołania. Nie przeczytałem w Biblii tego powołania. Tak? Ale on wie, że to trzeba zrobić. Ale robi to z miłości, tak? W oddaniu. I on kształtuje z tego miejsca swoje powołanie. A więc najpierw powołanie indywidualne, potem powołanie całości wspólnoty. Teraz, jako armia, jesteśmy zobowiązani do tego, aby ewangelizować, uzdrawiać, uwalniać i ustanawiać Boże Królestwo wszędzie, gdzie jesteśmy. Zarówno jako indywidualne osoby, jak i jako Kościół. Kościół to Kościół funkcjonujący zewnętrznie. Nie ma czegoś takiego, że Kościół się kisi w swoim środowisku. Siedzimy, prorokujemy tylko do siebie, ustanawiamy teraz jakieś tutaj nam rzeczy. Absolutnie. Budujemy się, aby być prymo szczęśliwymi, sekundo, aby iść do świata i szerzyć królestwo. A szerzenie królestwa zaczyna się od podstaw. Ewangelizowanie, uzdrawianie, uwalnianie, ustanawianie Bożych standardów. Wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. I dopiero z tego miejsca wyrastają nasze indywidualne powołania. Zawsze do ludzi mówię, obojętnie jakie masz powołanie od Boga, zacznij od tego, aby ewangelizować, uzdrawiać, uwalniać, ustanawiać Boże królestwo. A potem możesz prowadzić szkółkę niedzielną, możesz robić inne rzeczy. Rozumiecie? Ludzie, którzy prowadzą szkółkę niedzielną, powinni być zaprawieni w uzdrawianiu chorych i wypędzaniu demonów na przykład.
musisz ustanawiać Boże prawdy, a potem prowadź kółkiem. Gotuj kaszkę, rozumiesz? Idź, chcesz dawać komuś kanapki, dawaj kanapki. Ale najpierw ewangelizujesz, uzdrawiasz, uwalniasz, ustanawiasz królestwo. Z tego poziomu wszyscy wychodzą, tak? Nie ma takiego czego, że Pan mnie nie powołał do uzdrawiania. Nie, Pan Cię powołał. Tak? A Ci to jest napełnione? No, Ewangelia Marka 16. Na chorych ręce, jak Pani będziecie, będą uzdrowieni. Jesteś powołany. Jako ciało Chrystusa mamy to zadanie. Jak wygląda hierarchia Kościoła? W Kościele my musimy mieć swoich matki, swoich rodziców. A więc mentoring jest bardzo ważną rzeczą Kościoła. Nie bójmy się tej rzeczy i szukajmy tej rzeczy. Mentoring. To jest to, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o urzędy. Szukajmy swoich mentorów. Pamiętajmy, żeby mieć tylko jeden duchowy głos mówiący do naszego życia. Tylko jeden duchowy głos. Jeżeli będziesz miał więcej niż jeden duchowy głos, czyli taką przestrzeń duchową, bo to nie chodzi, że jeden człowiek ma do Ciebie mówić, nie. Tu chodzi o to, żebyś miał jedną formę duchową. Jeden rodzaj głoszonej rzeczy. Jeżeli na przykład, dajmy na to, ja mówię do Ciebie, że Bóg Cię powołał do odwagi, tak? I że Ty masz iść na maksa, a teraz zaczniesz słuchać takich głoszeń, że ludzie będą Ci mówić, że to tak, wiesz, chodzi z tą pokorą, to chodzi o to, żebyś takim skromnym, nie rzucającym się w oczy, i Ty będziesz słuchał mnie i będziesz słuchał tamtego gościa, tak? To Ty zwariujesz wreszcie. Ty zwariujesz, co Ci się stanie. Bo to są dwie, rozumiecie, to są dwie sprzeczne rzeczy. Ja będę do Ciebie mówił, Ty głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a drugi będzie do Ciebie mówił, tak jak w jednym kościele było powiedziane, że Ewangelia uliczna jest passe. Teraz mówię, to nie jest modne, się teraz nie głosi na ulicach, wiesz, o co chodzi. No teraz robimy takie wewnętrzne projekty różne. Jak Ty będziesz słuchał mnie i będziesz słuchał tego gościa, co Ci mówi o wewnętrznych projektach, to coś Ci się stanie w głowie wreszcie. Nie wyrobisz, będziesz musiał coś zostawić, albo słuchanie mnie, albo słuchanie tego człowieka. A jeżeli naraz będziesz nas słuchał, to po prostu będziesz w potężnym sprzężeniu wewnętrznym. Jak ja będę do Ciebie mówił, że ludzie muszą być uwalniani, tak? Do indywidualnego podejmowania decyzji, a drugi Ci będzie mówił, że w Kościele trzeba słuchać pastora, od A do Z, że pastor to jest alfa i omega, no to coś Ci się stanie w głowie. Wiesz? Bo ja będę Ciebie uniezależniał od siebie, tak? A on Cię będzie uzależniał od siebie. Ja uniezależniam ludzi na przykład, uniezależniam. Robię wszystko z człowiekiem, żeby ten człowiek mnie nie potrzebował do niczego. Rozumiesz? Że w ogóle ja dzisiaj jestem, a jutro mnie nie ma, a on, ten człowiek, będzie rósł, się rozwijał. Ale drugi, usługujący, będzie Ciebie przywiązywał do siebie. I Ty będziesz potężny przyjaciel, dlatego musisz mieć jeden głos, który mówi do Twojego życia. Jedna formuła duchowa musi mówić do Twojego życia. Jedna. Dlatego bądź mądry w tym, co słuchasz, co czytasz, co oglądasz. Jak wygląda to życie Kościoła? Przede wszystkim to jest rozumienie, że jesteśmy na polu walki. To jest pole walki w ogóle wszystko. Pole walki. My do pokoju jesteśmy powołani i w tym pokoju mamy chodzić, ale jesteśmy na terenie wrogim. Rozumiecie? Świat nie jest nam przychylny. Piekło nie jest nam przychylne. Absolutnie. To są nasi wrogowie. Nie szukaj w diable przyjaciela. Nie szukaj w świecie przyjaciela. Nie szukaj tych rzeczy. Nie myśl, dlaczego ja jestem prześladowany. Czemu? Normalna sprawa. To normalna rzecz, że jesteś prześladowany. A więc życie na polu walki. Po drugie, systematyka spotkań. Kościół musi się zbierać systematycznie. W Kościele trzeba, z Kościołem trzeba się spotykać. Trzeba być z Kościołem. Z braćmi, siostrami my musimy być. My dzisiaj, po 2,5 roku działania w Warszawie, mamy już w tej chwili każdego dnia spotkanie. 7 dni w tygodniu. Już to, co jest podzielone na grupy. Grupy funkcjonują poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. No środa nie, bo w środę jest spotkanie modlitewne, nie? Wiecie, cały czas. Cały czas. Ci sobie, ludzie się łączą w przyjaźniach, w relacjach, jedni są tu, drudzy są tam, rozumiecie? Powstają duchowi mentorzy,
jakby ludzie są w różnych miejscach, ale Kościół się musi spotykać. Bo to jest ciało, to jest coś takiego jak magnesy, muszą się z tobą, rozumiecie, siła nasza, tak, w naszych kontaktach. Codziennie, każdego dnia jesteś bombardowany przez system przeciwny Kościołowi. A więc musisz się wzmacniać poprzez bycie z ludźmi. Nie bój się bycia z ludźmi. Nie bój się zaangażować w to swoje rodziny, swoje życie, swoje dzieci i tak dalej. Nasze dzieci od małego były przyzwyczajone, że jesteśmy częścią Kościoła. Nie było tak, że tam dziecko na przykład, o, ono się źle czuło, to ja cię nie pojadę do Kościoła. Jak nie pójdę? My nigdy z Agatą nie mieliśmy takiego czegoś. Nigdy. Nigdy! Że my do Kościoła nie idziemy, po dziecku się coś stało. No weź! Dziecko miało po 38 stopni gorączki, wreszcie mnie szygało i do Kościoła jechało. Rozumiem? W ogóle namaszczenie ci usłuży. Rozumiesz? Kotyk się dziecku rozkłada, leży sobie pod ścianą, po prostu nie, wiesz, sarcia się któregoś dnia tam była, rozchorowała się, przywlokła się z nami do tylu kościoła, kotyk sobie rozłożyła, gdzieś tam do ciebie leży sobie na tym kocyku, koleżanka do niej przyszła, ręce na niej kładzie, w ogóle modli się o nią, w ogóle wiesz, przychodzi, mówi już co, no już się modliła, umienęli, już się lepiej czuje, wiesz, jakby, rozumiesz, to nie masz, ja, albo ja mam urodziny cioci, wiesz, imieniny babci, ja nie idę do kościoła, to w ogóle won, diable, won, rozumiesz, nie ma w ogóle cioci, wujków, nikogo nie znamy według ciała, babcia, nie jesteś narodzona z Bożego Ducha, to jesteś inny gatunek, rozumiesz? Jaka babcia? Babcia do kościoła! Nie chcesz Chrystusa, to i mnie nie chcesz, babciu! To jest bardzo proste, we mnie jest Chrystus. Nie chcesz Chrystusa, to mnie nie chcesz. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Nie ma, że tak, rozumiesz, nie ma. Mieszane małżeństwo, żona nienawrócona, mąż nawrócony. Nie chcesz chodzić do kościoła? Ja idę do kościoła. Też się z tobą rozwiodę, idę z Bogiem, albo z diabłem. Przyjdzie taka, to będzie lepsza 5 razy od ciebie. Widocznie się pomyliłem, nie jesteś moja. Bo moja by chciała tego, co chce, tego Chrystusa, co jest we mnie. To jest proste. Rozumiecie? To w ogóle upraszczajmy rzeczy. Upraszczajmy je w sobie. Upraszczajmy rzeczy. Upraszczajmy. Nie próbujmy inaczej. W ogóle Kościół to jest główny filar naszego funkcjonowania. Nie żyjemy poza Kościołem. Kościół to jest nasze życie. I nie teoretyczny Kościół. W żadnym wypadku. Nie mówimy, jesteśmy częścią tego potężnego ciała w niebie i na ziemi. Nie. Twoja dusza ma być znana braciom twoim i siostrom. I ich dusze tobie znane. Kościół się zbiera na uwielbieniu, na modlitwie i na słowie. Zawsze wokół obecności się zbiera. A więc zadaniem Kościoła jest generowanie obecności z naszego ducha. Kościół to nie jest byle co. Kościół ma mieć jakość. Obojętnie, czy ten Kościół ma 3 osoby, czy 20 osób, czy 50 osób. To nieważne, jaki jest Kościół. Wiecie, o co chodzi? Ilość nie definiuje niczego. Pamiętajcie o tym. Niczego! Może być Kościół 5-osobowy, może być Kościół 50-osobowy, Kościół 500-osobowy. Co jest ważne? Wszędzie ma być ta sama jakość. Ta sama jakość. Kiedyś się dowiedziałem czegoś o piersiach kobiet. Dowiedziałem się, że jeżeli chodzi o piersi kobiet, to jest, wszystkie piersi kobiet mają tyle samo punktów erogennych, bez względu na to, czy są duże, czy są małe. Tyle samo. Tak Bóg zrobił. Czy duża pierś, czy mała pierś. W ogóle to było dla mnie takie ciekawe. Dostałem objawienie na temat Kościoła wtedy. Rozumiecie? Zrozumiałe, że w ogóle wielkość nie ma żadnego znaczenia, rozumiecie? Tylko to, że jest ta sama ilość punktów erogennych. A to Bóg wymyślił, pamiętacie, taki numer zrobił. Ja wierzę w ogóle, rozumiesz, że to, że ja osobiście dostałem objawienie, bo ja zrozumiałem, że to tu chodzi o jakość, tak? O jakość, a nie o ilość. O jakość. O jakość. I czy Kościół ma 3 osoby, czy 30, czy 300, to jakość musi być zawsze wysoka, bo tu chodzi o to, że się zgromadzamy wokół obecności Bożej.
I tu nie ma, że to mamy taki porządek nabożeństwa, albo w takim obrządku my się poruszamy. Nie ma czegoś takiego. Jest duchowa jakość, którą musimy trzymać. A taka będzie duchowa jakość Kościoła, jaka będzie duchowa jakość każdego z nas. Po kolei. I teraz Kościół musi być świadomy szeregu zagrożeń, jeżeli chodzi o ich działania codzienne. A więc pierwszą rzeczą to jest to, że musimy zrozumieć, że nie wszystko, co się Kościołem nazywa, Kościołem jest. I bardzo was proszę o to, żebyście mieli na, żebyście na to zwracali uwagę. Nie wszystko, co jest, wszystko, co nazywa się Kościołem, jest Kościołem. A więc Kościół ucieka od wszelkich form fałszywej jedności. Rozumiecie? Uciekamy od form fałszywej jedności. Są cztery poziomy jedności. Pierwszy poziom to jest taki, że wiemy, że wszyscy, którzy oddali się Jezusowi, są narodzeni z Bożego Ducha. Ale na tym poziomie jedności jedynie szanujemy to, że ktoś się narodził z Bożego Ducha i nie współpracujemy w niczym z tym człowiekiem. Jedyne, co możemy zrobić, to okazać mu pomoc. Tak? Drugi poziom jedności, tak, to jest poziom, kiedy my jesteśmy zgodni co do podstawowych praw wiary już. Tak? Kiedy jesteśmy zgodni co do podstawowych praw wiary, już zachodzą jakieś reakcje, że możemy ze sobą w ogóle porozmawiać. Bo wiecie, że z niektórymi wierzącymi to nawet porozmawiać nie można za bardzo. Ale jeżeli mamy już zgodność na pewno na pułapie pewnych praw wiary, to możemy porozmawiać, pokontaktować się, ale nadal tutaj nie ma mowy o jakiejś głębszej współpracy. Trzeci poziom to jest poziom, kiedy już spotykasz się z ludźmi, którzy poświęcili się dla Królestwa Bożego. Są z różnych miejsc, tak? Dzielą ich jakieś drugorzędne sprawy, tak? Ale już z tymi ludźmi jesteś w stanie razem głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypędzać demony, już to jesteś w stanie zrobić. I czwarty poziom to jest poziom, kiedy jest poziom, kiedy jest zgodność na pułapie myśli i zdania. I z nimi, i z tymi ludźmi się buduje. Rozumiesz? Gdzie po prostu masz jedność myśli i jedność zdania. Dlatego ja jestem ogromnym przeciwnikiem ekumenicznych ruchów. Bo wszyscy jesteśmy wierzący, teraz zróbmy sobie, co mamy sobotę wielką. Tak, wczoraj był Wielki Piątek, w różnych miejscach w Polsce zbierali się ludzie. Tak, z różnych denominacji. Tak, i wszyscy razem chwalili Boga. Tak jakbyś zapytał ich osobno, bo tutaj byli baptyści, zielonoświątkowcy, metodyści i inni, tak? Co uważasz, bracie metodysty, o mówieniu innymi językami przez braci zielonoświątkowców? O, to jest diabła. Ale razem stoją na jednym miejscu. Halleluja! Wiesz, o co chodzi? Człowieka, diabeł grilla robi na takich spotkaniach. No tak, bo oni uważają siebie za zwiedzionych, ale razem idą i się modlą. Kiedyś Jan Paweł II człowieku zebrał gdzieś tam w tym Asyżu człowieku wszystkich, muzułmanów, Indian człowieku wszystkich, jedna ekipa człowieku wszystkich, wielbiły jednego Boga. Szok w trampkach. Co to w ogóle jest? A więc zwracajmy na to uwagę. Zwracajmy uwagę na to, co jest przynoszone do Kościoła. Zwracajmy uwagę na to, czy nie jest przynoszony cały system świata. Zwracajmy uwagę na różnego rodzaju formy nauczań. Zwracajmy uwagę. Zwracajmy uwagę na to, żeby nie była teoria, tylko żeby była praktyka. Bądźmy czujni, to są zagrożenia różne. Przyglądajmy się u wypływowi miłości. Dbajmy, aby te rzeczy w Kościele nie miały miejsca. Wiecie, ja wam bardzo, bardzo tak delikatnie rzucam ten temat, żebyście badali to, żebyście to widzieli. Żebyście nie pozwolili sobie, aby w jakikolwiek sposób od tego odejść. Zrobimy przerwę, chyba Tomek chciałeś zebrać.